Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj jest niedziela, 6 dzień grudnia 2020 roku i jesteśmy na stacji Żywiec. Skąd udamy się w podróż? Do Włodzisławia Śląskiego. Czyli do miasta, w którym mieszka? Intercity Przemo. I stamtąd planujemy wrócić Silezją i... I potem z tych wrócić Intercity Daszyńskim, ale nie wiemy, czy zdążymy, bo Silezja może być opóźniona. Kupujemy bilet, jaki ja tur? Tylko w jedną stronę, bo wracamy z Silezją i Daszyńskim. Czyli Intercity. A do Włodzisławia jedziemy jak? Najpierw kolejami śląskimi i potem znowu kolejami śląskimi. A gdzie mamy przesiadkę? W Bielsku? W Bielsku. No to super. Więc w takim układzie tam przejazd rodzinny. Czyli przejazd rodzinny. I wjeżdża już nasz pociąg. 94754-22WD-003 ze stacji z Warnem do stacji Katowice, którą się udały do Bielska. Jesteśmy w Łodygowice. Na stacji Łodygowice i w Żywcu niepotrzebnie mamy postój 6 minut, bo tam nic nie przyjeżdża, dopiero z 90805 się mijamy w Bielsku-Białej Głównej, gdzie wysiadamy. Tutaj widać już nowy park and ride wybudowany. Czyli parking. Czyli parking z wiatą, z przystankiem, na busy. Mamy już. Bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze tylko odnowić budynek. I będzie super. Będzie super. Wystarczy odremontować budynek, bo jest taki stary. Ile on ma lat? Nie wiem. Tutaj odjeżdża 94805 i Pendolino. Nie, Pendolino odjeżdża, przepraszam. Pendolino odjeżdża. AK Aśka N57 do Żywca. 1563 i jedziemy na pociąg do stacji Włodzisław Śląski. A my udajemy się na... Na pociąg do Włodzisława Śląskiego. Gdzie on stoi? Tak. Gdzie on jest? Nie wiem. O, odjeżdża Pendolino. Odjeżdża Pendolino tam. Do Gdyni. Do Gdyni Głównej. Do Gdyni Głównej. A tam tu... prawdopodobnie na peronie 1A będzie nasz pociąg do... No to gdzie on jest? A tu stoi nasz Elfik dwójeczka. I jesteśmy w Bielsku Białej Głównej. Nie ma naszego pociągu na peronie 1A. Jeszcze nie przyjechał. Nie przyjechał albo nie będzie go. A to ostatni weekend, kiedy obowiązuje stary rozkład jazdy. Od przyszłego od niedzieli będzie już nowy. I co nowego dla nas? Halny! I Beskidzki Sprinter. A. Jedzie nasz. O, jest za nas pociąg. 21 dni. O, tam widać w oddali. A z nowości Beskidzki Sprinter. Czyli pociąg przyspieszony. Będzie Ornak i będzie jeszcze Sprinter Kaczora. Kiczora. Kiczora. Przy pomocy maseczki ochronnej lub czerwonej.
jesteśmy przed stacją Goczałkowice-Zdrój. Odjechaliśmy ze stacji Czechowice-Dziedzice i tu widzimy budowę nowego mostu. Jak widać, prace się posuwają. Ciekaw jestem, kiedy jest termin ukończenia tych prac. O, już tutaj widać. Że będzie mała zmiana w organizacji ruchu. I wjeżdżamy teraz na linię 148. D29 154, a tam odchodzi linia 139, czyli D29 151. Tam odbija linia 150. Co? Tam właśnie jest linia D29 154, która prowadzi do stacji Chybie. Chybie. O, właśnie, to widzimy. Linią kursowo będzie kursował pociąg z Gliwic do Wisły. Chyba tu jeździła Kubalonka. Tak, chyba możliwe, tak możliwe, że ona tak się nazywała. W ogóle nie wiem, czy był taki pociąg. No, a my zbliżamy się już. Do żor. Mamy spóźnienie. Minutę? 3 minuty. Nie, minutę. Nie, punktualnie jesteśmy. Tak, nadrobił? Nadrobił. Wow, minutkę mamy. Minutkę? A, się nadrobi na tym szlaku. Bo tu jest 120 chyba. Nie będziemy się tego lekli. Jesteśmy na stacji Rybnik. Naprzeciwko pociąg do Bielska-Białej. Skrzyżowanie pociągu, bo tam stoi na peronie pierwszym impuls do Raciborza. A tutaj 36,009. Impuls i prawdopodobnie właśnie takimi składami Koleje Śląskie chcą obsługiwać połączenie do Krakowa, które od 13 grudnia, czyli od niedzieli, będzie co? Realizowane zarówno przez składy Kolei Śląskich, Polregio, jak i więcej składów Intercity, które pojadą na wyremontowanym odcinku Kraków-Katowice. I opuszczamy stację Rybnik, zmierzamy do Włodzisławia. I tutaj będziemy widzieli zaraz odbicie linii D29 153 na Kuźnię Raciborską. A my zmierzamy linią D29 155 do Włodzisławia Śląskiego i dalej na Lodyszwałt. Krótka historia stacji kolejowej w Włodzisławiu, więc stacja otwarta dla ruchu w 1882 roku i znajduje się przy niej budynek dworcowy, który pochodzi z roku 1895. Ten budynek przeszedł remont i bardzo fajnie wygląda. Już na jednym z naszych filmów został on pokazany. Remont zakończył się chyba w 2019 roku. Nie ma niestety kasy na dworcu w Włodzisławiu. Chyba jest biletomat, to sprawdzimy.
linie kolejowe, które odchodzą, przebiegają przez Włodzisław, to jest linia 158, czyli Rybnik Towarowy Chałupki. Linia 159, ona jest nieczynna, Orzeszew Włodzisław Śląski. I linia 214 do stacji KWK Marce. Jest to stacja, gdzie bardzo często zaczyna swoje podróże Intercity Przemo. On już tak dużo opowiadał o tej stacji, że jak ktoś chce poznać więcej, to myślę, że zajrzeć na jego kanał i tam poszukać informacji. A teraz wjechaliśmy na stację Rybnik Towarowy. Jedzie jakiś pociąg Intercity Polonia. Jedzie pociąg Intercity Polonia. Właśnie tędy przejechał pociąg Intercity Polonia z lokomotywą EP09033. Jesteśmy na stacji Włodzisław Śląski. Nasz nie ma Intercity Przema. No nie przyszedł, widocznie nie dał rady. Nie dał, pewnie za późno jego pociąg przyjeżdża. A tam widać tablicę informacyjną i na nim pociąg, którym będziemy jechali. 10.32 do Warszawy Wschodniej. Tak, a tam jest trasa na Chałupki Bohumin. Chałupki Bohumin. Na Rudy Szwałt. I z tamtej strony przyjedzie nasz pociąg z Bohumina Intercity Silesia na relacji Bohumin Warszawa Wschodnia. A mamy nadzieję, że zdążymy na Daszyńskiego. No bo jak stacji. Nie, to niestety nie będziemy wracać i też nie będziemy wiedzieć, co będzie. No będziemy. Nie będziemy wiedzieć, co będzie na Daszyński. A raczej będzie tradycyjnie karpik. No, chyba że będzie skład zastępczy. Idziemy zobaczyć środek stacji w Włodzisławiu. No, już widzieliśmy. Tak, już raz widzieliśmy. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Zobaczymy. A tutaj widok z zewnątrz. Z drugiej strony. Nie ma drogi na jastrzębie objazd. Parking. Tylko dla użytkowników centrum przesiadkowego. Tak, a tam widzimy nieczynną wieżę ciśnień. A tutaj jest bardzo ładnie to wygląda. Z zewnątrz ładnie.